Dzień dobry, witam wszystkich na naszym kanale w kolejnym odcinku Gramu Kultury, w którym zabierzemy Was w podróż po najnowszych newsach ze świata popkultury. Zapraszam. Dobra, uważajcie. Oto równanie kwadratowe. Będzie zabawa. Disney rozpoczął promocję kolejnego filmu Pixara, który pojawi się na początku przyszłego roku. To nie wypanda, został zapowiedziany podczas Dnia Inwestorów Disneya w grudniu ubiegłego roku. Na pierwsze materiały z animacji musieliśmy trochę poczekać, ale wreszcie możemy zobaczyć, jak film prezentuje się w akcji. To nie wypanda opowie historię Mei Li, 13-letniej dziewczyny, która zamienia się w ogromną czerwoną pandę za każdym razem, gdy staje się zbyt zdenerwowana lub podekscytowana, a zdarza się to prawie zawsze, kiedy magiczne moce zaczynają przysparzać jej sporo problemów. W jej codziennych trudnościach pomaga jej nadopiekuńcza matka, która nigdy nie rozstaje się ze swoją córką. Reżyserką filmu jest Dami Shi, autorka nagrodzonej Oscarem krótkometrażówki Bow. To nie wypanda zadebiutuje w kinach 11 marca 2022 roku i przyznam, że trailer zapowiada się faktycznie dobrze. Wyciszenie. Oh. Zen. Oh. Tak! Nie! The Continental to pierwsza z wielu produkcji, która ma rozszerzyć uniwersum Johna Wicka. Serwis The Hollywood Reporter podał pierwsze informacje o nadchodzącym serialu. Historia przeniesie nas na 40 lat przed wydarzeniami z pierwszego filmu i opowie o genezie słynnego hotelu dla zawodowych morderców. Głównym bohaterem będzie Winston, grany przez Iana McShane'a, ale z pewnością twórcy serialu obsadzą w tej roli dużo młodszego aktora. Niestety na razie nie zdradzono, kto zostanie młodym Winstonem. The Continental będzie składał się zaledwie z 3 odcinków, ale każdy będzie trwał po 90 minut. Reżyserem pierwszego i ostatniego epizodu został Albert Hugh, który zastąpił Chada Stachelskiego, twórcę Johna Wicka. Hugh ma na koncie takie produkcje jak Księgę Ocalenia oraz reżyserię pilota The Good Lord Birds i Ethanem Hawkiem. Pierwotnie produkcja miała zadebiutować jako kilkuodcinkowy serial w stacji kablowej Starz, ale ostatecznie podjęto inną decyzję, zmieniono koncepcję na krótki miniserial. Fani serii powinni być jednak spokojni o jakość projektu, ponieważ budżet każdego odcinka wynosi około 20 milionów dolarów. Niestety na The Continental będziemy musieli jeszcze troszeczkę poczekać, serial nie otrzymał jeszcze oficjalnej daty premiery. James Wan po krótkiej przerwie od kręcenia horrorów powraca do swojego ulubionego gatunku z nowym filmem. Wcielenie, bo tak nazywa się film, pojawi się już na początku września i Warner Bros. Właśnie rozpoczął promocję tego filmu. Studio zaprezentowało pierwszy niezwykle intrygujący zwiastun, który pokazuje, że reżyser wrócił do korzeni i przedstawił równie klaustrofobiczną i skupioną na bohaterach historię co w Pile. Film opowiada historię Madison, sparaliżowanej przez wstrząsające wizje makabrycznych morderstw. Niedługo później kobieta odkrywa, że jej sny na jawie są tak naprawdę przerażającą rzeczywistością, od której nie może się uwolnić. Wcielenie ma być hołdem dla gatunku giallo, czyli włoskich przedstawicieli slasherów. Możemy więc oczekiwać wiele scen, w których krew będzie lała się strumieniami, odcięte kończyny będą latały we wszystkie strony, a każdy z bohaterów będzie musiał przejść obowiązkowy rytuał przebicia któregoś z organów. Fani slasherów powinni więc szczególnie zwrócić uwagę na tę produkcję. Wcielenie zadebiutuje w kinach 10 września. Serial The Last of Us otrzymał rekordowy budżet. Damian Petty, prezes Stowarzyszenia Artystów oraz Techników Teatralnych Filmowych z Calgary, podczas wywiadu ze stacją CTV News przyznał, że serial to ogromny projekt, nazywając go wprost potworem. W pracach nad serialem The Last of Us bierze udział mnóstwo osób. Samych dyrektorów artystycznych ma być 5, którym podlega ponad setka techników. Zdjęcia powstają w Albercie w Kanadzie i będą trwać okrągły rok. Aby wszystko przygotować, twórcy potrzebowali aż 6 miesięcy na przygotowania.
Nic więc dziwnego, że produkcja będzie miała gigantyczny budżet. Przedstawiciel stowarzyszenia nie zdradził, jak duży on będzie, ale przyznał, że to prawdopodobnie największy filmowy projekt realizowany w Kanadzie. Petty ujawnił, że kwota na pojedynczy odcinek znacząco przekracza 8-cyfrową liczbę. Możemy więc podejrzewać, że wyprodukowanie jednego epizodu będzie kosztować HBO od 10 do 20 milionów dolarów. Łatwo więc policzyć, że budżet The Last of Us jest porównywalny do kinowej, blockbusterowej produkcji. Frank Darabont wreszcie może odetchnąć z ulgą. Twórca serialu The Walking Dead otrzyma od stacji AMC gigantyczne odszkodowanie. Frank Darabont to słynny reżyser i producent, który stworzył takie klasyki jak Zieloną Milę, Skazanych na Shawshank, Mgłę oraz pierwszy sezon The Walking Dead. Showrunner serialu nie wrócił w kolejnych sezonach z powodu zwolnienia go przez stację w lipcu 2011 roku. Pierwsze doniesienia sugerowały, że Darabont nie mógł pracować nad The Walking Dead z powodu zbyt napiętego harmonogramu. Prawda okazała się jednak zupełnie inna i stacja AMC zmniejszyła budżet produkcji o 20% przy dwukrotnie większej liczbie odcinków. Producent nie chciał na to przystać, jednocześnie nie godząc się na mniejsze wynagrodzenie i jego relacja z kierownictwem AMC stała się napięta. Wkrótce Darabont został zwolniony i twórca serialu w 2013 roku złożył pozew do sądu przeciwko stacji, żądając ponad 280 milionów dolarów odszkodowania. Po 8 latach sprawa wreszcie dobiegła końca. AMC i Darabont zawarli ugodę opiewającą na 200 milionów dolarów. Pieniądze zostaną podzielone pomiędzy producentem i CAA, agencją zrzeszającą artystów i sportowców, o których interesy dbają. Co więcej, Darabont może również liczyć na przyszłe zyski z seriali The Walking Dead i Fear of the Walking Dead. Nie dotyczą natomiast innych pobocznych projektów. Równoczesne premiery w kinie oraz na platformach streamingowych wzbudzają wiele emocji od samego początku. Dla wytwórni jest to jedyny sposób, aby bezpiecznie wypuszczać swoje największe hity bez względu na sytuację pandemiczną w poszczególnych krajach. Jednak wydaje się, że ten model dystrybucji przynosi więcej szkód niż pożytku. Doskonale widać to na przykładzie Czarnej Wdowy od Marvela, która w premierowy weekend przyniosła największe wpływy z kin od czasu 9 serii Gwiezdnych Wojen. O wiele gorzej było w drugi weekend, w którym film stracił rekordowe 67% przychodu, najwięcej ze wszystkich produkcji studia. Kiepski wynik, ale i tak dużo lepszy od pierwotnie zakładanego, zanotowała druga część Kosmicznego Meczu. Głównym powodem niskich wpływów było piractwo, przez które zarówno wytwórnia, jak i kina straciły dziesiątki, jak nie setki milionów dolarów na całym świecie. Skłoniło to National Association of Theatre Owners, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Właścicieli Kin, do zabrania głosu w obronie kin i otwartej krytyki hybrydowego modelu dystrybucji filmów kinowych. Przedstawiciele wspomnianej organizacji w swoim oświadczeniu stwierdzili, że symultaniczne premiery w kinach oraz na VOD podcinają potencjał kasowy filmu i promują piractwo. Komunikat prasowy wysłany przez stowarzyszenie nie przebierał w słowach, gdzie wytknięto nie tylko oszałamiający upadek przychodów kinowych Czarnej Wdowy, ale również bezprecedensowy spadek o 41% z sobotnich przekazów w porównaniu do piątkowych podczas weekendu otwarcia. Zdaniem stowarzyszenia Czarna Wdowa mogłaby zarobić ponad 100 milionów dolarów w premierowy weekend z amerykańskich kin. Zamiast tego Disney musiał się zadowolić 80 milionami oraz 25 milionami z Disney Plus, jako że wytwórnia ze swojej platformy streamingowej zachowuje 85% przychodu. Stowarzyszenie nie ma wątpliwości, że do dużo gorszych wyników nie tylko w Ameryce przyczyniło się piractwo filmu. Identyczne zarzuty padają na Warner Bros., która to jeszcze w zeszłym roku zapewniła, że wszystkie jej filmowe premiery pojawią się bez żadnych dodatkowych opłat na HBO Max. Problem w tym, że w odróżnieniu od Disney Plus usługa streamingowa Warnera jest dostępna wyłącznie w Ameryce. To jednak nie przeszkadza widzom na całym świecie nielegalnie pobierać ich filmy, zanim te jeszcze trafią do lokalnych kin. Stowarzyszenie apeluje wprost do włodarzy wytwórni, aby zaprzestali hybrydowego modelu dystrybucji i powrócili do udostępniania swoich produkcji wyłącznie w kinach. Jestem animowany? Co jest, doktorku? Dwayne Johnson nie pojawi się w Szybkich i Wściekłych 10 i 11.
Przy okazji premiery 9 części Szybkich i Wściekłych Men's Health przeprowadziło wywiad z gwiazdą serii Vin Dieselem. Aktor został zapytany o trwający od 4 lat konflikt z Dwayne'em Johnsonem. Vin Diesel sugerował, że cała afera była wymysłem mediów i nigdy z The Rockiem nie mieli żadnych problemów. Z jego słów można wywnioskować, że jeżeli doszło między nimi do jakichkolwiek starć na planie, to wynikała ona wyłącznie z troski Vin Diesla o jak najlepszy występ Johnsona. Niedługo później okazało się, że The Rock zakończył konflikt również z Tyresem Gibsonem i nic nie będzie stało na przeszkodzie, aby pojawił się w ostatnich 2 częściach Szybkich i Wściekłych. W rozmowie z serwisem The Hollywood Reporter Dwayne Johnson został zapytany o słowa swojego byłego kolegi z planu. Najwidoczniej panowie wciąż mają do siebie uraz, gdyż The Rock stwierdził, że jedynie śmiał się z tamtych wypowiedzi Vin Diesla. Aktor powiedział i tutaj cytat. Śmiałem się z tego bardzo mocno, myślę, że wszyscy się z tego śmiali i tak to zostawię. Życzę im dobrze zarówno przy Szybkich i Wściekłych 9, jak i przy 10 i 11 części oraz wszystkich pozostałych filmach z tego uniwersum, które zrobią beze mnie. Vin Diesel nie odniósł się jeszcze w żaden sposób do wypowiedzi The Rocka. Wydaje się jednak, że kolejne odsłony ich konfliktów wcześniej czy później nastąpią, a znając temperamenty obu aktorów, możemy być pewni, że będzie ciekawie. No i to wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w dzisiejszym odcinku. Jeśli ten Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, nie zapomnijcie o subskrybowaniu naszego kanału, bo to pomaga nam się rozwijać, a jeśli chcecie nam coś przekazać, napiszcie to w komentarzu. Ja za dzisiaj dziękuję, zapraszam na kolejny odcinek, do zobaczenia, cześć!